Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zabieram Was do Kazimierza. Jedziemy do Kazimierza Dolnego. Mam nadzieję, że będę w stanie pokazać Wam coś ciekawego i pojedziemy jeszcze do wąwozów. Pięknych wąwozów, byłam tam kilka razy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ruszamy w drogę. Właśnie dotarliśmy do wąwozu Korzeniowy Dół. Ja już tutaj kiedyś byłam, ale zachwycam się po raz drugi tak samo jak za pierwszym razem. To jest najbardziej taki turystyczny wąwóz, ale akurat nie ma nikogo. Jesteśmy tylko my. Tam daleko jest moja rodzinka. Jest znany, wiecie z czego? Z tego, że są tutaj takie kręte uliczki i odkryte korzenie drzew bardzo wysoko i widać konary. Postaram się Wam nagrać tak, żeby to było widać, chociaż kamera tego na pewno nie odda. Ale to jest lesowy wąwóz właśnie z odkrytymi pieniami drzew. Pięknie, pięknie to wygląda. Zaczęliśmy zwiedzanie od zamku i baszty w Kazimierzu. Według zapisków Jana Długosza zamek został wybudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku i był zbudowany z wapienia występującego na tych terenach. W tym czasie pełnił on przede wszystkim funkcję administracyjną w państwie Piastów, a w XV wieku ród Grotów, zarządzający wtedy właśnie tym zamkiem, dokonał jego rozbudowy, dobudowując skrzydło mieszkalne. W fazie renesansowej z kolei Zygmunt I Stary nadaje prawa do zamku rodowi Firlejów. Wtedy też za sprawą Mikołaja Firleja ma miejsce druga przebudowa, która nadała mu stylu renesansowego. W 1663 roku w Kazimierzu Dolnym wybuchł pożar, pochłaniający większość miasta, w tym i Zamek Dolny. Ruiny zamku możemy dzisiaj oglądać, ponieważ dostępne są dla zwiedzających. Baszta nazywana jest też również górną częścią zamku. Początkowo rolą baszty było strzeżenie przyprawy wojszyńskiej na Wiśle oraz na Pobożycę. Po wybudowaniu pobliskiego zamku wieża miałaby utracić swoją obronną rolę, a po usunięciu stożkowego dachu wykorzystywana była jako śródlądowa latarnia morska, ułatwiając dzięki temu palonemu na jej szczycie ognisku nocną nawigację na Wiśle. Góra Trzech Krzyży to wzniesienie, u którego stóp leży miasteczko.
Nazywany jest także Krzyżową Górą. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku i miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej, czyli cholery, która miała miejsce na tych właśnie terenach. Brukowy rynek w Kazimierzu to oczywiście serce tego miasta. W weekendy licznie gromadzą się mieszkańcy, turyści oraz artyści kochający to miasteczko. Piękna zabudowa i ciekawe detale sprawiają, że chce się tutaj przebywać i wracać. Wtedy my z rynku musieliśmy szybko uciekać, dlatego że została nas ulewa i byliśmy cali przemoknięci, musieliśmy się szybciutko gdzieś schować, znaleźć miejsce, w którym przeczekamy burzę. Miała być tak piękna pogoda. Jestem cała mokra i wszyscy po prostu wyszliśmy ze statku i zaczęło tak lać, nie było gdzie się schować. No ale nic, fajna przygoda, ja tam lubię takie sytuacje. Nasz wyjazd postanowiliśmy zakończyć przepływem statkiem po Wiśle. Mieliśmy czas na trochę odpoczynku i relaksu po długim dniu zwiedzania. Bolały już nas nogi i stwierdziliśmy, że fajnym pomysłem będzie po prostu zrelaksować się i podziwiać naszą piękną przyrodę. Wow.